Cześć, zapraszam Was na przegląd katalogu marcowego. Postaram się, żeby był on taki jak kiedyś, czyli spokojnym głosem, po cichutku, żeby można było się przy nim też zrelaksować. Natomiast nie mam wpływu na odgłosy ze ściany. Tutaj mamy szminkę z tej serii z kwasem hialuronowym. Tak? Czy ja dobrze mówię, że ona ma kwas hialuronowy? Teraz zobaczymy. Hydramatik. Na pewno nie z kwasem. Wiecie co? Nie z kwasem. Nie wiem, ale ona jest nawilżająca. I były matowe, teraz jeszcze są Ultramatic Shine. Boże, co ja gadam? Hydramatic Shine. co w niej jest? Nawilżający hialuronowy środek. Nie kwas, środek. Tutaj mamy takie kolorki. Tak, ja sobie zaznaczyłam w fokusie, ale sobie zaznaczę też tutaj, bo chciałam sobie zamówić ten kolor. Wiecie jaki? Nie ten, to będzie na następnej stronie. Ten Hydrahani, widziałam go na Instagramie u jednej dziewczyny. Bardzo mi się spodobał, także sobie zaznaczę. Stronę. Jaka tutaj jest cena? Słuchajcie, to jest cena, ale przy zakupie dwóch produktów ze stron 7 do 11. Czyli tak, albo tutaj, albo tutaj. Więc może zamówię jakieś dwie te szminki. Nie wiem, zobaczę, czy mi się to będzie opłacało, ale chyba jednak nie. Bo jak sobie odliczę tą moją zniżkę, to mi i tak wyjdzie tyle, a tak to na to będę musiała za tą drugą zapłacić też. Tutaj jest Lash Genius tusz, Extravert Delight, full ogólnie tusze. Ja teraz używam tego, jestem bardzo zadowolona, ale widziałam w fokusie właśnie ten mój ulubiony Avon True, że wrócił na chwilkę, więc zamówię sobie go. Tutaj mamy produkty do brwi. Szczerze to jednak tak po dłuższym użytkowaniu to z żadnego nie jestem jakoś tak mega zadowolona. Ta kredka była dosyć fajna. To było dla mnie za mocne. Nie. To jest pisak? Nie. Był taki pisak i powiem wam, że on po prostu kilka razy zadziałał i był fajny, ale teraz w ogóle się go nie da używać. Czy go cały czas mam w dole, tak żeby ten jakby płyn tam zszedł do tego pisaczka, nie schodzi. To było dla mnie za mocne. Tutaj mamy kolorowe kredki, konturówki do oczu. Bardzo ładne kolory i bardzo duży wybór tych kolorów. Tusze. Szminka, która teraz jest... czy to jest ta, która jest taka wiralowa? Nie wiem. Może. Jeśli tak na szminkach to tak bardzo nie orientuję, bo po prostu nie używam zbyt wielu. Mam ten olejek, bardzo jest też fajny. Mam ten ciemniejszy. Tutaj widzicie, wychodzi ten Power Stay, bo za niego wszedł chyba jakiś inny. Albo wiecie co, wydaje mi się, że on dopiero co od niedawna jest, więc nie wiem o co chodzi. Jest do wyczerpania zapasów w każdym razie. Także jeżeli ktoś chce sobie zamówić, to teraz. Power Stay, pudry, no takie klasyczna oferta, klasyczne, wszystko tutaj jest takie, co już raczej było. Chyba nie wiem, czy kojarzę ten kolor z tych lakierów, ja bardzo lubię te lakiery, ale ostatnio się załapałam, że już mam troszeczkę ich za dużo na częstotliwość mojego użytkowania, to jest jednak za dużo. Bo ja maluję tylko u stóp kolor na paznokciach i też nie robię tego nie wiadomo jak często. Tutaj być może nie wiem, czy już zamawiać, czy jeszcze nie na zapas, bo powiem wam, że każdy inny, który kupię gdzieś tam w Rossmanie czy coś, to nie jest tak dobry jak ten lakier, ta odżywka. Widzicie, że daje taki ładny kolorek. Widzicie? Mam go akurat teraz. To jeszcze naprawdę, mam wrażenie, że naprawdę odżywia te paznokcie. Tutaj mamy pędzelki, organizer, temperówkę.
jaki śmieszny kolor im wyszedł tutaj. Zawsze był taki zielony w katalogu, a teraz się zrobił taki niebieski. Chętnie powiem wam, że chętnie bym wypróbowała jakieś produkty z Tevoluxa, bo już nie pamiętam, jak one działały. Mam tylko jakąś szminkę z tego, taką cienką, czyli szminkę z serum. Natomiast chętnie bym wypróbowała. Ja coś tam miałam, ale to jeszcze dawno, dawno, jak jeszcze pomieszkałam z mamą, to używałam tego podkładu, bo ona wtedy zamawiała. Ale to wiecie, wtedy to miałam zupełnie inną cerę i tak dalej. Ja chętnie bym sobie wypróbowała tego, szczerze mówiąc. Natomiast on jest dosyć drogi, 55 zł. Jaki bym wzięła kolor? Myślę, że ten Nude Bodies. Tak, to byłby raczej mój kolor. Fairy Glamour, bardzo ładny zapach, dość intensywny, mam go. Ten jest ładny, ale jakby kojarzy mi się stricte z mamą Piotrka i jakoś tak, wiecie, nie wiem, czy bym chciała pachnieć identycznie, prawda? Ja dałam go mojej mamie, jej akurat on się nie spodobał, bo mi się podoba ten zapach, tylko że po prostu nie mam go w tym momencie, mam mnóstwo innych. Mam z tego Rare Pels, to mam ten Rare Onyx. I on też jest bardzo ładny, natomiast tak bardziej mam wrażenie na wieczór. Tutaj Little Black Dress. Też mam ten zapach, jakoś tak nigdy nie pamiętam, jak on pachnie. No dobra, okej, już pamiętam. Attraction, też ładny zapach, lubiany. Piękny jest. Jego akurat nie mam w tym momencie. Miałam go tylko próbkę. Nie miałam go nigdy w pełnej wersji raczej. Today, Tomorrow, Always. Tutaj są jakieś super ceny przy zakupie dwóch sztuk. Co my tu mamy? Mamy Today, Tomorrow, Always, The Moment, Always, Wonder, Luck, Attraction, Awaken i Attraction, Desire. I też męskie wersje. Tutaj będzie ten nowy, piękny, piękny zapach. Nowy też piękny. Zostawiłam sobie go i wiecie co? Nawet go dosyć skutecznie zużywam. No natomiast ja, jak nie wiem, czy wam o tym mówiłam, jak kręciłam rolkę na Instagrama z tym zapachem, to się psikałam po szyi, a ja jestem alergikiem. I miałam później taką wysypkę, że... Bo ja nigdy nie używam prosto na skórę perfum, chyba że się posmaruję grubo jakimś kremem, tylko na włosy albo na ubranie, bo ja po prostu mnie mnie wszystko uczula praktycznie. Miałam te plamy, no miałam te plamy przez 2 dni, one mi zeszły, wiadomo, ale wiecie, nie było to super komfortowe. Bardzo lubię zapachy z serii Eve. Tutaj mamy co? Przy zakupie dwóch sztuk, super cena, 45 zł. Te są piękne, mam je, natomiast nie są zbyt trwałe. Te tak samo, to moja mama z kolei tak mówi, bo ona ich używa. Te to klasyka, bardzo ładne perfumy. Celebre, tutaj co mamy? Summer White. To takie bardziej jakby dezodoranty, nie wiem, takie wody. Wody perfumowane. Wody toaletowe, o może tak. Te mam, przepiękne są też. Ostatnio jakoś ich rzadziej używam, bo używam tych z Love You. No ale też naprawdę za dużo mam tych zapachów. Na częstotliwość mojego używania to tak samo jak z lakierami do paznokci. Tutaj też jakieś kuleczki, inne zapachy, które są klasycznie w ofercie, tylko wiecie, chcieli je zmieścić na jednej stronie. Wet Country, męskie zapachy. Ten zapach zamówiłam kiedyś dla kolegi i bardzo mu się spodobał, tylko że mówi, że opakowanie mu się nie podoba. Mi się akurat nawet podobają te opakowania, chociaż te na przykład są dużo ładniejsze, te też. Tutaj te Individual Blue Mask, też tutaj próbowali na jednej stronie zmienić. Vetiver Whisky Drewno Dębu. Tym senio klasycznym chyba to jest ten klasyczny. Ja ten impact kojarzę, podoba mi się.
tutaj mamy zestaw Farway Beyond the Moon. Fajne są te opakowania, bardzo ładnie to wygląda. Passion Dance Dark za 36 zł, 100 rebeczko. Viva la Vita, powrót na wasze życzenie. Nie mam ten zapach, bardzo jest piękny, natomiast ja go nie używam, jest w pudełeczku. Na razie sobie czeka na swoją kolej, nie chcę też, żeby mi wywietrzał, czy tam od światła coś mu się wydarzyło, bo po prostu, no mówię, za dużo tego wszystkiego. Tutaj mamy... jaki to jest zapach? Jaśminu. A, to jest chyba to, co już było, tylko zmieniło opakowanie. A tutaj jest biała lilia i piżmo. Tutaj jest serum, krem pod oczy z protinolem i teraz jeszcze od 18 marca będzie krem z tej serii. To jest szminka Hydramatic i konturóweczka do tego. Więc jak ktoś sobie nie potrafi za bardzo dobrać, to tutaj już jest dobrana. O, jako też ładna ta kosmetyczka. To jest chyba z tej tak, serii fundacyjnej, czyli dochód ze sprzedaży idzie na fundację Avon. Tym razem Avon kontra przemoc. Tu widzę, że mi ta stronka odpada. Tutaj jest ten krem też bardzo lubiany, podwójny, liftingujący. Sera. Sera. Kremy, całe serie kremów. Mikrodermabrazja świetna jest. Kremik z witaminą D. Ten jest tutaj na noc. Ten żel do oczyszczania plus krem, bo tutaj macie różne zestawy rozświetlające krem pod oczy plus krem. Tutaj jest taki zestaw na dzień i na noc. Ze złotem. Ten jest z perłą, ten jest ze złotem. Ampułki nawilżające. Tutaj też jest cała seria kremów klasycznych Seniu, tylko po prostu na jednej stronie. Tutaj można sobie próbkę tego kremu z protinolem zamówić. Tutaj mamy kremy z tej serii Nutra Effects. Powiem wam, że ja z tej serii, nie wiem co tutaj robi to serum z Planet Spa, chyba im się na czymś innym nie zmieściło, nie wiem. Ja tego nie znam, ale kiedyś to jest, nie, tak, nie znam tego. Nie polubiłam się. Czy to moja koleżanka zamawiała i ją uczuliło, już nie pamiętam, powiem wam, ale na przykład mam to matujący krem BB, jego mam u Piotrka, już mi się kończy. W którym kolorze? Albo extra light, albo light. I on jest bardzo fajny, bardzo fajny. Też spoko cenie. Tutaj mamy też tą serię Avon Nutra Effects. Czy ja coś znam? Wiecie, coś znam. Znam to. Nie, to. To. Ale to nie są jakieś takie rzeczy, którymi ja jestem jakoś mega zachwycona, więc raczej do nich nie będę wracała. O, tą maseczkę lubię. A, coś mi zahaczył paznokieć. Tych serii nie lubię. Tutaj do włosów. Teraz do włosów akurat mam tyle rzeczy, tak mi się naskładało. Bo pamiętacie, zamówiłam te Lost Control, chyba to jest to. Zamówiłam szampon i, o widzicie, ostatnia szansa na zakup, nie wiem o co chodzi. Ale zamówiłam szampon i odżywkę i one dalej leżą, bo ja jeszcze nie zużyłam tamtych, które mam. Pomimo tego, że ja codziennie myję włosy, to jakoś tak, nie wiem, długo zużywam te rzeczy. Też nie walę tego nie wiadomo ile na tą głowę. I jeszcze w międzyczasie kupiłam sobie szampon ziołowy, który też jeszcze jest nieotwarty. Oraz dostałam trzy szampony w kostce i odżywkę od mojego kolegi. I używam, bo powiem wam, że to są szampony w kostce z firmy Yves Rocher. Jeden zostawiam u Piotrka, dwa wzięłam do domu i używam teraz takiego chyba z rumiankiem. I to działa tak genialnie na moje włosy. Ja kiedyś już próbowałam szamponów w kostce, ale nie sprawdzały mi się. Natomiast te z Yves Rocher pienią się
cudownie oczyszczają, tak jakby matują tą skórę głowy, gdzie mi się skóra głowy bardzo przetłuszcza, natomiast włosy mam suche i to jest takie, wiecie, problematyczne. Ten szampon działa na mnie po prostu kojąco, nic mi nie swędzi, dlatego też ciężko jest mi zużyć tamte, które mam i których już tak za bardzo nie mogę zużyć. Więc teraz dla mnie króluje szampon w kostce. Tutaj jakieś olejki do pielęgnacji włosów, do stylizacji, rzeczy do stylizacji, szampony dwa w jednym, tutaj szampony, jakieś też takie Advanced Technique. Tutaj seria dla dzieci, to jest ta seria, którą właśnie moja Zuzia lubi, o zapachu zielonej herbaty. Tutaj mamy do depilacji, to ja w Avonie nie kupowałam nigdy w sumie, ale mam tutaj te żele do higieny intymnej, to sobie zaznaczę, bo mi się kończy. Ja jestem w ogóle w piżamie. Tak sobie postanowiłam z rana nagrać jeszcze w łóżeczku ten film. Na spokojnie, bez biegu. Tej produkty do stóp. Lawenda. Lawenda w Avonie naprawdę ma piękny zapach. Te produkty z lawendą moim zdaniem są bardzo fajne. Skin So Soft, tutaj już jakieś słoneczne wchodzą, jakieś słoneczne. Też są akurat samoopalacze, więc one są cały rok, ale już się zbliża wiosna. Patrzcie, jak dzisiaj jest pięknie. Kremy do rąk. Ja najbardziej lubię ten z awokado. Ale też wiecie co, mam wrażenie, że za każdym razem się bardzo powtarzam, ale też nie oczekuję, że każdy ogląda te filmy z przeglądami, każde od deski do deski, bo one są długie i tak dalej. Wiadomo, mają swoich fanów, ja to wiem, bo ja sama uwielbiam takie filmy oglądać, zwłaszcza do snu, ale dlatego też się powtarzam właśnie, bo wiem, że nie każdy to wiecie ogląda w całości. Tutaj masła do ciała, ja nie przypadam za konsystencją masła do ciała, wysusza mi skórę. Tutaj jest cała już ta seria, już powiększa nam się ta rodzinka. Tutaj jest bergamotka, zielona herbata, trawa cytrynowa, kokos, lawenda, imbir, pomarańcza, geranium. Najbardziej lubię lawendę, imbir. Bergamotka, zielona herbata też mi bardzo pasuje, ale najbardziej lubię lawendę. Najmniej lubię ten zapach, on mi się kojarzy z obiadem jakimś tajskim. Tutaj mamy mgiełeczki. Jagoda orchidea, też ładny zapach. Lawenda piżmo. Lawenda piżmo i wanilia drewno sandałowe. Oraz tutaj cała gama innych. Tutaj mamy piękny zapach mięty wodnej i ogórka do kąpieli. Bardzo fajny, taki orzeźwiający. O, cytryna i bazylia, gdybym miała wannę, powiem wam, że naprawdę polecam ten zapach. Jest wcale nieoczywisty. Spodziewałam się czego innego, kiedy go wąchałam, a on pachnie jak taki lekko męski żel pod prysznic. Tutaj właśnie mamy żel pod prysznic. Różne rzeczy. Żel do mycia ciała, balsam do ciała. Ja ostatnio ten żel zamówiłam, także mam go, więc teraz nie będę zamawiała. Paletki cieni. Ostatnia szansa na zakup. Tutaj u monturki widziałam ten biustonosz i ja się nad nim zastanawiam, bo ja bardzo nie lubię jakichś takich uwierających, usztywniających. Natomiast on jest drogi. I ja nie wiem, czy on będzie dobry, a ja znam siebie i wiem, że mi się za bardzo nie będzie chciało pewnie go odsyłać. Myślę, że tu mógłby mnie uwierać. Nie wiem. Coś mi ziewa. Coś omijam jedną stronę. Okej. Okay. Dres, piżama i ta piżama jest prześliczna. No jest przepiękna, tak wiosenna. Tylko też no niestety jest droga i tutaj mamy dyfuzor zapachowy, olejki zapachowe, różne takie odświeżacze, świece, zawieszki do szafy.
do samochodu. Mam to i zgubiłam gdzieś, nie wiem gdzie to wsadziłam. Ostatnio sprzątałam w łazience, gdzieś to dałam, nie wiem gdzie. To jest jakiś mini masażer, silikonowa maska, że wiecie, nakładacie sobie maskę na to, tą silikonową maskę i ona jakby taką buduje jakby okluzję dla tej maseczki. Świece. Dyfuzor przepiękny z taką orchideą chyba, tak? Nie wiem, co to jest za kwiat, ale bukiet peoni wzbogacony aromatem róży i cytryny, to może być przepiękne. O, kolejny taki pokrowiec na biżuterię, ale one są dosyć drogie, jak tak patrzyłyśmy kiedyś z moją siostrą na metraż, na wymiary tego, to jest malutkie, więc no ale ładne. Tak jak mówiłam ostatnio, teraz chyba fioletowy będzie jakimś hitowym kolorem sezonu. Tutaj mamy biżuterię, ale ja nie potrzebuję takich dużych zestawów, te są dosyć ciekawe. To tutaj już są bardziej takie bardzo eleganckie, mi się wydają. No i ja wiem, że ja bym z tego nosiła raczej tylko pierścionek. Te okulary bardzo fajne, pilotki. Te też są ciekawe, powiem wam. To remunia, plecaczki. Kremy, mocna promocja. Zestawy z kremami na dzień i na noc tylko 80 zł. A czyli za dwa kremy 80 zł. No fajnie, fajnie. Fajnie, zwłaszcza, że i te są w porządku i są zamawiane. 35 plus 45 plus. Pomada. Tutaj, aha, też jest tak, że w zestawie pewnie tak? Nie, nasz od 24 zł. Co jest za 24 zł? Płynny eyeliner. To pomada taka całkiem fajna. Powiem wam, że znaczę sobie. Nie mówię, że zamówię, ale zaznaczę sobie. Czasami tak robię, że wiecie co, zamawiam tylko te rzeczy w tym pierwszym zamówieniu, które chcę teraz, już teraz, w tym momencie. A te zaznaczone później, to sobie na przykład ktoś chce sobie zamówić, nie wiem, trzy rzeczy albo jedną rzecz i tam nie ma jakby za 100 zł tego zamówienia, to ja sobie wtedy dobieram coś z tych zaznaczonych rzeczy, żeby mieć przesyłkę po prostu darmową. Tutaj są te Power Stay, takie kolorki. A to są cienie do powiek, takie kolorki. Rich Plum, śliwkowy, jest bardzo ładny. I powiem wam, że chyba by mi pasował do koloru oczu, ale chyba to jest bardziej na jesień kolor. Tutaj żele pod prysznic, też jakieś promocji. Splendoria Rebel. Ach, coś tak mi haczy ten pazur. O, katalog. Tutaj Tomorrow Always Far Away. I kończymy, słuchajcie. Dość szybki był. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że szybciej to robiłam niż zwykle, czy po prostu jest krótszy, ale wydaje mi się, że jest cieńszy faktycznie. Tutaj perfumetki. Fajna cena, 16 zł przy zakupie dowolnego produktu z katalogu. Także fajna cena i zaraz sobie przejdziemy do Focusa. Fajne ma pani te paznokcie, bardzo ładnie zrobione. Ok, mamy Focus, czyli katalog dla konsultantek. Tutaj pokazują nam nowości, czyli make-up z pielęgnacją, czyli serum z podkładem. Oraz szminki z kwasem hialuronowym. Były Hydramatic Matte, a teraz są jeszcze Hydramatic Shine, czyli leśniące. Tutaj jest coś więcej na ten temat. Myślę, że też dlatego jest tak innowacyjny ten podkład. Ja raczej go nie będę zamawiała, chociaż mam próbkę w takim spoko kolorze, więc może sobie dzisiaj wypróbuję, o tak zrobię. Natomiast nie będę go raczej zamawiała, bo ja nie lubię takich łączonych podkładów serum i takich troszeczkę wydziwianych. Wolę takie bardzo delikatne
Natomiast tutaj myślę, że też innowacyjne jest to, że jest bardzo duża gama kolorystyczna i tak sobie pomyślałam, że w Polsce, jeżeli mieszka ktoś z ciemniejszym odcieniu skóry, czy to Hindus, czy no wiadomo, o co mi chodzi, to tak naprawdę nie bardzo ma wybór w takiej drogerii typu Rossmann na przykład. Są oczywiście takie podkłady w Sephorze, natomiast one są dosyć drogie. I jeżeli ktoś chce po prostu mieć podkład w normalnej cenie, no to tak nie bardzo ma gdzie kupić. Tutaj jak chodzi o te szminki, to ja sobie na pewno zamówię tą Hydra Honey. I mogłam ją zamówić już teraz w lutym. Natomiast no, nie zrobiłam tego i to znaczy zamówiłam dwa inne kolorki, ale oba jednak zostawiłam mamie. I tutaj znowu jakieś promocje. Jestem na złotym poziomie, bo ostatnio źle na to patrzyłam w ogóle. I bon nagradza. Aha, tutaj jest taka perfumetka i płyn do kąpieli. Natomiast ja sobie zamówię zestaw nowości, więc tam i tak to jest. To jest program punktowy. Myszaj, łącz i płać mniej. Do 10 marca. Zapachy, ale żadne mnie w sumie nie interesuje. Tak, ja zamówię ten zestaw nowości. I tutaj mamy przepiękny nowy zapach. I płyn do kąpieli oraz lakier do paznokci. No i katalogi na kwiecień już. Tutaj co mamy? Jakieś różne rzeczy. Super produkty, zestawy. Aha, w zestawach. To fajny zestaw. Tych masek nie lubię. To, tak jak już mówiłam, wiele razy nie używałam, ale chciałam kiedyś spróbować i one zwykle, te płatki peelingujące, one są drogie w katalogu, ale ja teraz mam na tyle dużo kosmetyków, że nie potrzebuję. Poza tym kiedyś zamówiłam taki mały płyn micelarny z tego Eniu i on totalnie mi się nie sprawdza. Powiem wam szczerze, że no, dla mnie bubel trochę. Co tu jeszcze mamy? Te Avon Lac małe. Outlet. W tym outlecie to często jest tak, że te ceny wcale nie są jakieś super outletowe. Zwykle w Focusie jest taniej, więc a od tych produktów z Focusa my już nie mamy żadnej zniżki, także już trzeba brać pod uwagę tę cenę, która jest tutaj w katalogu. Więc wydaje mi się, że to nie są jakieś takie super rzeczy i super ceny. Choć na przykład o te perfumy mogłabym mojej mamie zaproponować. Mojej mamie. Jakby wiecie, nie potrzebuję zniżki, nie chcę zarabiać na mojej mamie. Więc ona lubi te perfumy bardzo, więc jak są w dobrej cenie, to może jej wezmę. Co tu jeszcze mamy? No, różne fajne perfumy w sumie. Chociaż nie, tak szczerze to znam tylko te. I te, ale one były dla mnie za mocne i dałam je mamie. Te mogą być też ładne. Neroli, płatki jaśminów, cukrze, wanilia, choć słodkie. Wydają się słodkie z opisu. Tutaj jest fajny tusz. Tak, to jest mój ulubiony tusz. Ja go nie zauważyłam, ale ja chyba jeszcze nie przeglądałam tego katalogu. Spróbuję go wziąć, natomiast często jest tak, że jak on się pojawia w Focusie, to jak go chcę zamówić, to już go nie ma. I co my tu mamy? Kolejne outletowe teoretycznie ceny. Te błyszczyki są fajne. Mają bardzo ładne zapachy i taki posmak słodki. Te też są zapachowe. SPF 45. To są takie mini produkty. Krem do rąk, który zapach lubi moja młodsza siostra. Mój ulubiony żel pod prysznic z haberkiem. Może się skuszę, zobaczę. Tutaj są jakieś bryloczki. Etui na pędzle. Też nawet ładne takie.
To jest, wiecie co? To jest czarne. Ładne. Okulary. No mój ulubiony kształt to jest taki. Okularów, ale jakieś tam okulary mam, więc... Produkty pomocne przy sprzedaży, próbki. Etui, no okulary bardzo ładne etui. I tutaj do tego jest jeszcze szalik, ale pewnie poliestrowy. Tak, oczywiście 100% poliestru. Biżuteria. Ostatnio oglądałam u Faszyniki film. Ona zupełnie nie nagrywa o Avonie, o innych rzeczach. O modzie, głównie francuskiej modzie. I powiem wam, że właśnie u niej się dowiedziałam z filmu, co było bardzo ciekawe, że w latach no, ubiegłych, w zasadzie ubiegłego wieku, bo w ogóle, zaraz wam powiem, w każdym razie chodzi o to, że kiedyś Avon był bardzo znaną marką, jeżeli chodzi o biżuterię i często miał współpracę z bardzo znanymi osobami, na przykład z Elizabeth Taylor, i ona właśnie sobie zamówiła klipsy sygnowane nazwiskiem Elizabeth Taylor na Vinted. I teraz słuchajcie, ona dała za nie jakieś 100-120 zł, gdzie to już są klipsy, wiecie, używane. No ja o tym nie wiedziałam, że Avon był taką firmą biżuteryjną też. I w ogóle zaczęłam sobie szukać. I Avon na początku to była taka duża firma, która w ogóle była jeszcze założona w wieku XIX, gdzieś końcem wieku XIX. I później chyba w 1930 roku ona zmieniła firmę na, zmieniła nazwę firmy na Avon. I wtedy zaczęła właśnie w taki sposób działać, jak do teraz się dzieje. Nie wiem, jak to było w trakcie wojny, natomiast no, myślę, że po prostu normalnie z tego względu, że to jest firma amerykańska, więc na pewno nie wiem, od kiedy była w Polsce dystrybuowane te kosmetyki i te akcesoria, natomiast no, firma jest naprawdę bardzo z długim stażem. Nawet nie wiedziałam, że aż tak długim. Maska obciążająca. W ogóle ma piękną opakowanie. Z ziemieniem lnianym, suszoną lawendą. No powiem wam szczerze, nie zwróciłabym pewnie uwagi, ale się akurat zatrzymałam na tej stronie i sobie zaznaczę. Nie wiem, czy zamówię, ale zaznaczę sobie. Tutaj mamy co? Jakieś nowe... Słuchajcie, fajne jakieś zapachy. Czekolada pomarańcza, odżywcze masło kakaowe, czekolada i borówki, do tego myjka. Ja na pewno tego nie zamówię, bo ja już mam takich mini produktów aż zanadto, aż tak często nigdzie nie jeżdżę, ale fajne zapachy, zwłaszcza, że teraz nie mogę za bardzo jeść takich rzeczy, to bym sobie przynajmniej powąchała. Tutaj jest, słuchajcie, ten nowy zapach pomarańcza z geranium. Aż tak mi do gustu nie przypadł, jak myślałam. Natomiast bardzo, bardzo przypadł mi do gustu ten zapach cytryna z bazylią, jeszcze z poprzedniego katalogu. Nie spodziewałam się, ale jest przepiękny. I tutaj te lakiery. Powiem wam, że wczoraj pomalowałam właśnie tym paznokcie u stóp i super jest, naprawdę fajny. Taki on mimo wszystko jest delikatny, mimo tego, że jest różowy, świeci się na brokatowo, to jednak to jest taki delikatny lakier i ja myślę, że zamówię sobie ten złoty. Złoty? Tak, myślę, że złoty, chociaż no... No zobaczę jeszcze, ale myślę, że złoty. No i tutaj jest nowość, którą też na pewno wypróbuję, bo jestem tym pomysłem zachwycona i to jest krem z niacinamidem z serii Eniu, czyli takiej dobrej serii kremów, gdzie kremy są naprawdę fajne. No i tutaj co my mamy? Aha, to jest sprotinol plus niacinamid. To jest do tego serum z protinolem. Super. Krem pod oczy. No tak, jest już tak, serum, jest krem pod oczy, a teraz jeszcze zrobili krem do twarzy i ja właśnie się rozglądam za jakimś fajnym kremem do twarzy, więc na pewno sobie go zamówię i wypróbuję. Będzie dostępny od 18 marca. Okej.
tutaj ten nowy zapach też przepiękny. No, nie no, po prostu jak ja wącham, to od razu jakoś tak wracam do dzieciństwa. Albo ktoś w moim dzieciństwie używał bardzo podobnego zapachu, który lubiłam. Albo wtedy tak pachniały pomieszczenia. Ale po prostu przynajmniej to w katalogu to pachnie cudownie. Także na pewno sobie zamówię ten zestaw nowości z tym zapachem. No i myślę, że to będzie jako w drugiej kolejności. Także żegnam się z Wami i dziękuję Wam bardzo za oglądanie.